Duże zmiany czekają dzieci, rodziców, jeżeli chodzi o początek nowego roku i o szkołę numer 11. Wszelkie zmiany, jakie zachodzą w tej chwili w naszych jeleniogórskich szkołach, są konsekwencją reformy oświaty, w której praktycznie jesteśmy w trakcie realizacji, w samym punkcie kulminacyjnym. Wymagania reformy, zmianę funkcji budynków, które dotychczas służyły celom oświatowym, ale na innym etapie edukacyjnym, wymagają szeregu remontów, jak również modernizacji. Takim typowym przykładem, typowymi przykładami zmiany funkcji są budynki gimnazjum nr 4 i budynku gimnazjum nr 1 przy ulicy Piłsudskiego. Każdy w inny sposób. Największym modernizacją i głębokim remontem przejdzie budynek, poddany zostanie budynek gimnazjum nr 4 z uwagi na to, że dotychczas służył jako budynek oświatowy dla młodzieży starszej, mam na myśli gimnazjum, młodzież w wieku lat 14, 15, 16, natomiast od 3 września wraz z nowym rokiem szkolnym będzie on pełnił funkcję budynku oświatowego, ale służył nauce wczesnoszkolnej, czyli dzieci klas 1-3. Największym jak gdyby problemem i warunkiem dostosowania było przede wszystkim bezpieczeństwo tego budynku dla przebywania dzieci, jak również dojścia, czyli strefy dojazdowej, strefy komunikacyjnej, stworzenie bezpiecznych warunków dojścia dzieci do szkoły, jak również bezpiecznego dojazdu samochodów, którymi te dzieci będą dowożone. I tak jest budowana strefa dojazdowa w obrębie posesji budynku gimnazjum, dotychczasowego budynku gimnazjum 4, zapewniająca możliwość bezpiecznego dojścia, jak również dojazdu pojazdów dowożących dzieci. Dzieci młodsze muszą mieć plac zabaw. Pamiętamy, że kilka lat temu był realizowany program radosnych szkół, polegający na tym, że były budowane place zabaw, które służyły zabawie dzieciom w trakcie przerw, w trakcie wolnym od zajęć lekcyjnych. Plac zabaw jest niezbędnym elementem rozwoju dzieci młodszych. Jest zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak mówiłem, programem Radosną Szkołą na terenie całego kraju, praktycznie przy każdej szkole podstawowej taki wymóg istnienia takiego placu jest. Będzie budowany, jest już praktycznie budowany ten plac zabaw. Budowa strefy dojazdowej jest już na ukończeniu, także nie obawiamy się o tutaj realizację tych zadań wokół budynku byłego gimnazjum nr 4. Nastąpi również renowacja dotychczasowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, które będzie służyło przede wszystkim do celów zabawowych, jak również przebywania dzieci młodszych z elementami, które również będą zabawowymi, które będą służyły przebywaniu dzieci. Będą to place ogrodzone, zapewniające bezpieczeństwo przebywającym na ich terenie dzieci. Musi też zajść naprawa nawierzchni placu wjazdowego do szkoły od ulicy Różyckiego. Plac ten jest bardzo zniszczony, bowiem z tamtej strony od wielu lat wjeżdżały pojazdy ciężkie. Dzisiaj trzeba go wyremontować. Konieczna jest również naprawa nawierzchni przed wejściem na teren szkoły. Główne wejście, nawierzchnia przed szkołą, plac około 200 m2, była w bardzo złym stanie, obecnie jest już wyasfaltowana, utwardzona i równiutka, nie powodująca zagrożenia potknięcia się czy upadku. Również konieczna jest naprawa schodów. Całkowicie wyburzono i odbudowano schody zewnętrzne do szatni. I tutaj również kolejna modernizacja w budynku byłego gimnazjum 4.
była olbrzymia powierzchnia na poziomie minus 1, która nie była dotychczas wykorzystana. Kiedyś tam onegdaj znajdowały się szatnie, potem zmodernizowano sposób przechowywania odzieży stosując szafki. Tutaj mamy do zagospodarowania olbrzymią powierzchnię całego budynku praktycznie i już jest po remoncie siłami pracowników szkoły, konserwatorów. Zostały te pomieszczenia odświeżone, wybudowano ścianki działowe, wyposażono w szafki, które będą służyły milusińskim klas 1-3. Nastąpi zmiana funkcji niektórych pomieszczeń. Otóż trwają prace związane z rozbudową nowego pomieszczenia czytelni znajdującej się przy bibliotece. Konieczne było wyburzenie ściany działowej. Konieczną również modernizacją było dostosowanie toalet dla małych dzieci. Wysokości muszli, umywalek, konieczność wymiany kafelek, którymi dotychczas pomieszczenia te były wyłożone. Także szereg tych prac było wykonanych siłami pracowników szkoły, pracowników szkoły podstawowej zarówno 11, jak i byłego wygaszanego obecnie gimnazjum nr 3, jak również intensywnie włączają się w te prace rodzice dzieci klas, które mają od 3 września rozpocząć naukę w tym budynku i wszystkim zależy na tym, żeby te prace zostały terminowo ukończone i wykonane w wysokiej jakości. Ostatnim elementem, najważniejszym, ale jednocześnie już jak gdyby podsumowującym remont w budynku gimnazjum 4 jest malowanie pomieszczeń klasowych i tutaj właśnie intensywnie włączają się rodzice poproszeni przez dyrekcję i nauczycieli. Miasto zakupiło szereg materiałów. Trzeba dodać, że modernizacja tego budynku jest bardzo kosztowna, bo całość opiewa na kwotę około 500 000. Także każde dodatkowe środki, które są tutaj wniesione, bardzo się liczą przy tym ogromnym koszcie. Podobnie wysokie koszty są poniesione na modernizację budynku byłego gimnazjum nr 1. Tam co prawda nie ma aż tak dużych zmian związanych z profilem szkoły, ponieważ będą w tym budynku zajęcia odbywały się dla uczniów klas 7 i 8, czyli podobnie jak kiedyś rocznikowo gimnazjalistów. Niemniej jednak szereg koniecznych prac remontowych było do wykonania. Tutaj szczególnie chodzi o toalety uczniowskie, następnie wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, która była przestarzała i stwarzała zagrożenie pożarowe. Wymagało również remontu duża sala gimnastyczna, szatnie, ciągi komunikacyjne. W wyniku zawilgocenia murów budynku trzeba doprowadzić do tego, żeby go osuszyć. Także jest tych potrzeb bardzo dużo. Dodatkową potrzebą jest zagospodarowanie pomieszczeń, wolnych pomieszczeń, które będą służyły Młodzieżowemu Domu Kultury. Także bardzo podobnie, nieznacznie wyższy koszt, ale również w okolicach 600 tysięcy będzie konieczny do poniesienia po to, aby nauka w gimnazjum nr 1 od nowego roku szkolnego, w budynku gimnazjum nr 1 od nowego roku szkolnego była komfortowa dla uczniów. Całość kosztów na remonty bieżące w budynkach oświatowych w roku 2018 będzie opiewał na kwotę około 2 800 000.
Natomiast prowadzimy jeszcze szereg, można powiedzieć, inwestycji polegających na termomodernizacji budynków oświatowych i tutaj podlegają tej termomodernizacji w bieżącym roku przede wszystkim przedszkola. Miejskie przedszkole numer 2, miejskie przedszkole numer 4, miejskie przedszkole numer 11 i miejskie integracyjne przedszkole numer 14. A także budynki zespołu szkół rzemiosł artystycznych i całość termomodernizacji tych budynków opiewa na kwotę 14 659 tysięcy, przy czym w roku 2018 zostanie wykorzystana kwota 12 milionów. Oprócz tych remontów zapowiada się remont zespołu szkół technicznych Mechanik, który będzie realizowany w czwartym kwartale tego roku i zakładamy wysokość tego remontu, koszty tego remontu z projektu unijnego wynosić będzie około 2 300 000, z czego miasto wniesie wkładu własnego 600 tysięcy. Iwona Modzelewska, kierownik administracyjno-gospodarczy Szkoły Podstawowej 11. Pani Iwono, widać tutaj ogrom prac. Jakie to głównie, jakby Pani główne prace określiła, co jest takiego ważnego, jeżeli chodzi o dzieci, które będą tutaj od 3 września w tym roku uczęszczać? Najistotniejszą sprawą, od którą zaczniemy, to jest remont nowej drogi wewnętrznej. Dzieci będą miały bezpieczny dojazd do szkoły, są miejsca parkingowe. A ten dojazd umożliwia jednocześnie bezpiecznie dla rodziców i dwa, będzie szykowane, jest nowe przejście do szatni. Są zrobione nowe boczne schody, bezpośrednio wejście do szatni na dół dla dzieci 1-3. Od razu znajdują się w szatni, w swoich boksach szatniowych. Mają tam swoje nowe mebelki i przypisane te boksy są każdej klasie. Również są boksy dla szkoły numer 8 dla dzieci 1-3. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, bo część będzie tutaj chyba 3 klasy, jeszcze gimnazjum, 3 oddziały i one będą miały szatnie już... Szatnie mają swoje. Jest to na drugim piętrze, są to szafki dla starszych dzieci i tam mają swoje szafki szatniowe, tak. Jeżeli chodzi o... To jest taka strefa dla dzieci tych starszych, tych ostatni rok gimnazjalistów. Jeżeli chodzi o klasy, widziałem tutaj też również mnóstwo właściwie nowych urządzeń, nowe ławki, nowe nawet... Tak, bo trzeba zaznaczyć, że tu jest bardzo duże wsparcie rodziców dzieci 1-3. Bardzo się angażują od dosłownie końca roku, od czerwca. Cały czas stopniowo oddają nam jakąś wspaniale urządzoną, albo ładnie wymalowaną, albo w pełni urządzoną w meble, w krzesła, w nowe umywalki, salę lekcyjną. Również jeżeli chodzi o tutaj plac zabaw, jest modernizowany ten plac. Plac zabaw jest robiony z byłego boiska sportowego. Plac zabaw będzie służył dzieciom naszym, szkolnym, ale również i dzieciom mieszkańcom tutaj w koło. Co takiego jest właśnie innowacyjnego w tym placu w tej chwili będzie? No będą fajne urządzenia dla dzieci, będzie powierzchnia nowa, pokryta nową warstwą SBR EPDM, która jest bezpieczna. Każde urządzenie będzie miało zachowaną swoją strefę bezpieczeństwa. Będą huśtawki gniazda, będzie huśtawka równoważna, będzie karuzela dla dzieci, będzie zestaw krzyż, gdzie dzieci będą się wspinać, przechodzić. Wszystko to, co dzieci interesuje. Będzie to plac otwarty dla wszystkich dzieci. Zaznaczmy jeszcze, że mnóstwo tutaj elementów będzie wymienionych, jeżeli na przykład chociażby o ubikacje, gdzie będą dostosowane i umywalki, pisuary, rozumiem, do dzieci tych malutkich. Tak, tak, tak. Wszystkie toalety będą dostosowane i umywalki, i pisuar, i WC. Wszystko jest dostosowane do wysokości tych mniejszych dzieci. Dużo prac, to też trzeba zaznaczyć, jest robione pracownikami szkoły, konserwatorzy szkoły. Wszyscy się tutaj angażują i też to robimy sami. Przy oczywiście dużym wsparciu miasta finansowym, ale też my jako pracownicy bardzo się tutaj angażujemy. Szczególnie duża praca wykonana przez konserwatorów szkoły, dwóch szkół. Moniuszki i tutaj na Karłowicza. To jest jako jedna szkoła.
No właśnie, tutaj ktoś, kto wchodzi do tej szkoły, mógłby powiedzieć, że właściwie większość urządzeń, jakby nowa szkoła powstawała, więc rozumiem, że może Pani zapewnić ze swojej strony, chociaż jako kierownika tutaj tych robót, że rodzice mogą naprawdę czuć takie poczucie bezpieczeństwa, że dobry obiekt jest, są oddawane dzieci. Jak najbardziej. Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tym dzieciom na samym początku ułatwić stać, chociażby dlatego, że to jest nowe otoczenie. A naprawdę jest to, no szatnie są jak nowe, od podstaw robione, bo szatnie były nieczynne. Jeżeli chodzi o przód obiektu, jest położona nowa, wykonana nowa droga. O co chodzi? W jakim celu ona jest wykonana? Nowy dojazd jest po to zrobione, żeby rodzice bezpiecznie mogli zaparkować i dzieci mogły spokojnie iść w kierunku swoich szatni. Nie jest robiony przy ulicy, gdzieś przy ruchu, tylko jest osobno wewnętrzna droga dla dzieci i rodziców zabierać dzieci i przywozić do szkoły. W salach lekcyjnych trzeba zaznaczyć, że również są pojemniki do segregacji odpadów, aby dzieciaczki już od małego uczyć, wzbudzić ich taką świadomość, że segregujemy odpady, że każdy pojemnik służy do innego odpadu. I ta segregacja będzie miała swoją dalszą kontynuację, ponieważ powstają nowe boksy właśnie na wyrzucanie śmieci, też do odpowiednich boksów dotyczących bio, plastiku, szkła. To jest jak gdyby wychodzimy z klasy na gdzie dalej, co się z tym dzieje.